Za kwadrans, godzina 9 w studiu Sebastian Stodolak, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukaszu. Książka Tyranii Ekspertów, ale zanim o Tyranii Ekspertów, to może zapytam o innych ekspertów z Ministerstwa Finansów. Wysmażyli Polski Ład. Pewnie się przyglądasz tej wytwórczości ekspertów z ulicy Świętokrzyskiej. Jako osoba, która związana jest ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, jakie masz myśli? To znaczy, ja nie jestem związany ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Warsaw Enterprise Institute, który reprezentuje, jest owszem organizacją, która wykiełkowała z ZPP, ale jest organizacją niezależną i to warto prostować, bo ja nie jestem lobbystą, także to chciałbym to podkreślić. Jesteś dziennikarzem i ekspertem. Eksperta na szczęście mi daleko, nigdy żadnej analizy na potrzeby rządowe nie wykonywałem i nie będę, bo ta analiza byłaby prosta: uprościć, obniżyć, zliberalizować. Nie mam nic więcej do dodania. Niestety tego rodzaju opinie w Ministerstwie Finansów są niepopularne. Tam są opinie popularne zupełnie przeciwne. To jest skomplikować, podnieść, zepsuć. To jest to, co ta filozofia, która dominuje niestety na Świętokrzyskiej. Dla słuchaczy spoza Warszawy warto dodać, że ulica Świętokrzyska to jest ta, przy której Ministerstwo Finansów się znajduje. To jest w ogóle paradoks, że w Polsce mamy pewnie około 30 tysięcy, jeśli nie więcej, ludzi mogących uchodzić za ekspertów podatkowych, siedzących po różnych kancelariach podatkowych, doradzających firmom mniejszym i większym, jak te podatki płacić, doradzających rządom, jak ten system podatkowy tworzyć i naprawiać, a tak to tworzą i naprawiają, że po 30 latach jest on coraz bardziej skomplikowany i nieogarnialny. A może niestety, nie bez przypadek? Może nie ma tej przypadku być może? Nie ma przypadku, owszem. W chaosie, w takiej zupie prawnej znacznie łatwiej ugrać coś dla siebie. Więc jeżeli jest jakakolwiek klika, gdziekolwiek, która chciałaby coś drogą polityczną osiągnąć, to w jej interesie jest to, żeby było właśnie wszystko zaciemnione, skomplikowane do granicy możliwości. To jest ostatnie 30 lat. Zwykły obywatel, dochodząc swoich praw, ma problemy, ale to nie bez kozery, bo ten tak zwany niezwykły obywatel, który gdzieś tam jest umocowany w jakimś samorządzie na przykład zawodowym, tak, reprezentuje jakieś konkretne lobby biznesowe, ten obywatel jest przez ten system preferowany. I to nas bezpośrednio prowadzi do książki, które wydało wydawnictwo WEI. Druga, o ile dobrze pamiętam, pozycja, którą żeście w waszym wydawnictwie wydali. Niezwykle fascynująca, bo to jest opowieść o tym, jak właśnie eksperci mający nimb niemalże nieomylności starają się uporządkować świat, jak starają się zrobić tak, żeby ci biedniejsi byli bogaci, a wychodzi im czasami zupełnie odwrotnie. Tak, książka, bo mowa o tyranii ekspertów profesora Williama Easterleya z New York University, który kiedyś pracował sam jako ekspert w Banku Światowym i przyznaje otwarcie, że on wierzył w to, że eksperci swoimi mądrymi poradami wysiedzianymi w trakcie godzin konferencji i obrad i szczytu ONZ mogą zbawić i naprawić świat. On już w to nie wierzy, bo poznał to od kuchni, zobaczył efekty, zobaczył, że to tylko takie gadu-gadu, mielenie językiem w kółko, bez żadnych efektów. Nie, efekty są. To znaczy efekty oczywiście są przeciwskuteczne, czy też wbrew zamierzeniom. Ta bieda, tam gdzie pojawia się Bank Światowy, bardzo często zamiast maleć, to rośnie i styli opisuje kilka takich historii. Zachęcam do sięgnięcia do książki. On to robi w szczegółach. Ta książka dotyczy przede wszystkim ekspertów na tej niwie pomocy. To są niesamowite historie. Ta książka się w ogóle zaczyna niesamowicie historią nie do pojęcia i potem prowadzi do kolejnych przykładów, których trudno sobie uświadomić, że działy się tuż obok nas, za naszego życia de facto. No tak. Ta książka jest osadzona wokół tematyki pomocy zagranicznej, tak? Bo eksperci, międzynarodowi eksperci, za taki punkt honoru wzięli sobie to, żeby biedne kraje tak zwanego trzeciego świata, żeby te biedne kraje się szybciej rozwijały i bogaciły. I już od, no właściwie można powiedzieć 70, a nawet może i 80, 90 lat, bo te idee tak zwanej ekonomii rozwoju właśnie w latach międzywojnia kwitły, są
praktykowane. Z jakim skutkiem? No, Afryka jest najlepszym tego przykładem, że ze skutkiem wręcz powiedziałbym beznadziejnym, co Easterly udowadnia. Easterly, co ciekawe, bardzo szeroko odnosi się do Billa Gatesa w swojej książce i bardzo krytycznie. Pojawia się ten świat, który bogaci, najbogaci, najbogatsze osoby, które chcą chodzić za filantropów, które bezinteresownie chcą zbawić świat. Okazuje się, że po pierwsze nie do końca są bezinteresowni, a po drugie, że nie mają pojęcia, jak ten świat realnie funkcjonuje, jak go realnie zbawiać. No z tych właśnie biur w wysokich drabaczach chmur Nowego Jorku, w Waszyngtonie, no ciężej, trudniej dostrzec prawdziwe problemy i znaleźć prawdziwe działające rozwiązania. O tym właśnie pisze Easterly, przytaczając różnego typu działania Gatesa, które podejmował on razem na przykład z Bankiem Światowym. Tak, bo to nie jest tak, że oni działają osobno, to wszystko działa w pewnej synergii, tak? Oni się razem dogadują. Idee są podobne w MFW, w Banku Światowym, w ONZ, na poziomie ONZ-u. Idee są podobne, czyli że ktoś z zewnątrz przyjdzie i naprawi nasze problemy. Nie daje się tak naprawdę tej wędki przysłowiowej, tylko zasypuje się ludzi rybami niekoniecznie pierwszej świeżości. To jeszcze w związku z tą niezwykłą książką, trzeba powiedzieć, bo ta, która była porywająca, to jest oczywiście dwa pytania się rodzą, więcej, ale dwa takie dojmujące. Po pierwsze, czy to wynika z niewiedzy, czy to jest celowe? Tak, czy ci wielcy, najbogatsi, są ekspertów, rzeczywiście im tak wychodzi, że chcą pomóc, a szkodzą, czy może celowo idą po to, żeby zaszkodzić? Mówiąc wprost, jeżeli zbudował pan całą swoją karierę na byciu ekspertem i jedyne, co pan potrafi, to pisać kolejne raporty, jedyne, co pan potrafi, to obliczać kolejne modele ekonometryczne z przyjętymi od czapy założeniami. Nie ma pan żadnej innej zdolności, nie jest pan w stanie, nie wiem, skonstruować mebla, dobrze posprzątać jakiegoś pokoju, nie ma pan żadnej twardej umiejętności, nie wiem, ostrzyc kogoś pan nie potrafi, tak, ogolić. Nie nadaje się pan na stolarza, na barbera, tylko na tego eksperta, no to oprócz dobrej woli, bo pewnie jak oni wszyscy przystępują do zawodu, to jest dobra wola, chęć poprawy świata, taki zapał. Oprócz dobrej woli pojawia się też taki interes własny, w takim najprostszym rozumieniu, że no przecież, jeżeli ja zacznę podważać sens istnienia tego rodzaju instytucji, tego rodzaju ekspertyzy, tego eksperckości, bym powiedział, to przecież zacznę podważać swoje źródło dochodu. I do tego bym to sprowadził, do tego zresztą kilkukrotnie też nawiązuje Easterly w swojej książce. Ale też Easterly ma ten poziom meta, poziom filozoficzny walki w wolności jednostki z taką wizją, że ważne są duże agregaty, duże społeczeństwa, duże liczby, duże idee i społeczeństwo. Tak, tak, to prawda. On zwraca uwagę na bardzo ciekawe zjawisko na przestrzeni ostatnich dekad występujące. To jest, my w Polsce mamy tendencję, my też zresztą w środowisku wolnorynkowym, żeby właśnie przeciwstawiać państwo wolnemu rynkowi, prawda? Państwo kontra wolny rynek, też przy okazji Nowego Ładu takie przeciwstawienia się pojawiają. I Easterly mówi, że to jest okej. Okay. Znaczy to nie jest tak, że to jest passé przeciwstawienie. Natomiast on zwraca uwagę na inną oś. Na oś państwo versus jednostka. Versus prawa jednostki. Bo teraz można powiedzieć, że są takie sytuacje graniczne, o których mówią ci wszyscy eksperci, instytucje pomocowe, w których ludzie są skrajnie biedni, więc oni nie potrzebują na przykład, zdaniem tych ekspertów, nie potrzebują jakiejś tam wydumanej wolności, jakichś tam wydumanych sprawiedliwych sądów, jakiejś demokracji i tak dalej, jak oni potrzebują chleba w garnku. No więc najpierw, mówią eksperci, zapewnijmy im chleb w tym garnku, a potem ewentualnie pomyślmy nad usunięciem tego czy owego dyktatora, bo nawiasem mówiąc, te wszystkie instytucje, Bank Światowy, MFW i te wszystkie instytucje, które z takim zacięciem walczą o demokrację, mają w swojej historii wiele epizodów wsparcia, cynicznego wsparcia różnorakich, krwawych dyktatorów. I tutaj przebiega ta oś podziału i pytanie, czy taka perspektywa jest zasadna. Easterly mówi, nie jest, bo nie można
zapomnieć o wolności jednostki, nie można zapomnieć o autonomii, o jej prawach, ponieważ to właśnie z nich bierze się rozwój, to z nich bierze się bogactwo. Jeżeli o nich zapomnimy, no to mamy co? Mamy właśnie Afrykę, która zasypywana tymi pieniędzmi nie jest w stanie stanąć na nogi. To nie będę zdradzał tego, co jest w środku książki. Tam jest wiele ciekawych przykładów i w ogóle ciekawa jest ta opowieść o tym świecie, jak się urządza różnym ludziom życie odgórnie, ale sam początek, historia, no i dobrze pamiętam, z Ugandy, gdzie ekspertom wyszło, że potrzeba więcej lasów, więc miejscowy dyktator wysłał żołnierzy, którzy spalili wsie, wybili bydło, po to, żeby zrobić czystą ziemię. Zginęła dziewczynka w pożarze domu spalonego, podpalonego przez żołnierzy. Wszystko po to, żeby w ramach postępu i ekologii zasiać las. Tak bo było. Tak wyszło ekspertom z ich analiz, a to, że się wysiedli ileś tam osób, że się pozabija bydło, że się spali domy. Koszty postępu. Sebastian Sodak był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Miłego dnia, mimo wszystko. Tyrania ekspertów, wydawnictwo Warsaw Enterprise Institute jest dostępna wszędzie, jak rozumiem. Wszędzie, w internecie przede wszystkim, ale można nawet kupując w internecie odwiedzić nas w naszej siedzibie, żeby odebrać książkę osobiście, nawet zamienić kilka słów. A w księgarniach też jest? W księgarniach internetowych, wie pan, pomijamy pośrednicy, krwiopijcy. Po co nam oni? Powiedział Sebastian Stolak. 8:58. Kończymy Poranek Wnet. Dziękuję bardzo Małgorzacie Kleszczy za wydawanie. Eldarowi Petrenko za realizację. Jakonowi Tomaszewskiemu za sekcję wideo. Słyszymy się w poniedziałek. Miłego weekendu. Do usłyszenia.